Cześć, z tej strony mówi Zielu, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Filozofa na Prawie, w którym porozmawiamy sobie o koncepcji realizmu politycznego oraz jak ją stosować w kontekście dzisiejszego prawa międzynarodowego, czy się zestarzała, czy się nie zestarzała, więc będzie też trochę o konieczności oraz możliwości. Skąd w ogóle to natknięcie do tego tematu? Przypomniałem sobie, kiedy wróciłem z mojego wyjazdu na uczelnię, tutaj do Torunia, do UMK, musiałem odrabiać nieobecności i odrabiałem między innymi nieobecności związane z prawem międzynarodowym mojego doktora. Serdecznie Cię pozdrawiam. Nie będę podał imienia nazwiska, żeby oczywiście tam nie było żadnej złej krwi. W każdym razie udałem się do niego, miałem przeczytać teksty, które mi zostały zadane, ja się z nimi dokładnie zapoznałem. Fajnie mi wpisał te obecności. Opowiedziałem mu te teksty, co z nim zapamiętałem i tak dalej. On mnie zapytał o przemyślenia czy pytania do tych tekstów. I ja czytałem tekst dotyczący używania broni zakazanej na Ukrainie. To chyba chodziło o jakieś miny, chyba chodziło o jakieś pociski balistyczne, które nie miały wystarczających koordynat, znaczy nie miały dostatecznej precyzji. Czyli tak mówiąc w skrócie dla was, którzy nie czytali tego tekstu, żeby zrozumieli kontekst, bo ja też nie pamiętam, czyli to był tekst. Rosjanie używają stary sprzęt, który powinien zostać wycofany, ponieważ w większości zadaje straty obiektom cywilnym, a nie wojskom. I celowo Rosjanie walą w obiekty cywilne nie dlatego, że się pomylili z obiektami wojskowymi, ale że faktycznie walą w te jednostki cywilne i teraz kwestia, czy to jest zbrodnia wojenna, czy to jest zbrodnia przeciwko ludzkości. Takie były rozważania dotyczące tego tekstu, nie? I kto ponosi oczywiście odpowiedzialność. To w skrócie ten tekst, który czytałem. No i ja w ramach tego, jak to czytałem, to mnie zapytał, czy mam jakieś pytania do tego tekstu. No to zapytałem go wprost, no to powiedziałem tak, mam. Czy Rosjanie na tym polu tej areny międzynarodowej nie mogliby powiedzieć, że oni stosują doktrynę realizmu politycznego, w związku z tym te ruchy, które oni podjęli, były ruchami koniecznymi. To nie była ich możliwość, to nie była ich chęć, tylko oni musieli zrobić tak, a nie inaczej, ponieważ i by tam było tłumaczenie. No i dostałem taką trochę wymijającą odpowiedź dotyczącą, że w sumie by musieli, ale państwa zachodnie są rozwinięte, my jesteśmy tam dogadani na pewne zasady, w związku z tym raczej się nie powołuje na taką doktrynę realizmu politycznego, która jest brutalna. Okej, to teraz schodzimy z tematów politycznych. Ja nie chcę tutaj zabierać stanowiska. To, jakie ja z tej rozmowy wyciągnę wnioski, to są moje wnioski. Ja też nie chcę, żebyście akurat tej kwestii się wypowiadali. Nie chcę tutaj rozstrzygać tych wymiarów tej wojny. Wybucha wojna, jest zła. Miejmy nadzieję, że się jak najszybciej skończy. Tak, tego sobie i wam życzę. Więc tutaj ręce. Nie będziemy też rozstrzygać ani nikogo tutaj o nic posądzać. O czym sobie natomiast porozmawiamy, to o samej tej doktrynie realizmu politycznego, skąd ja w ogóle ją znałem, nie? Że mogłem tutaj zapytać. Ano kiedyś pisałem tekst na zaliczenie, gdzie czytałem, to był dialog z Melos. Dialog z Melos dotyczył, to był fragment z wojen peloponeskich Tukitydesa. Tukitydes to był taki historyk i on opisał dosyć skrupulatnie wojny peloponeskie. Przypisuje mu się, że był jeden z nielicznych, który się nie odbywał, że jakieś tam, nie wiem, że bogowie zesłali pozytywne wiatry, tylko się odwoływał do tego, co rzeczywiście było, nie? Tak przynajmniej słyszałem. Ja generalnie przede wszystkim ten dialog przeczytałem, bo ten dialog był mi potrzebny. No i streszczenia dotyczące całości wojny. A ten dialog o Melos, przypadkiem się na niego natknąłem, w sumie robiąc właśnie ten research do tamtego materiału, tego jaki był przebieg wojny peloponeskiej, bo to mi było potrzebne do artykułu. Więc dla niewtajemniczonych, czym była wyspa Melos? Wyspa Melos to była wyspa, malutka wyspa, wysepka rybacka, może to będzie bardziej adekwatna nazwa. Ona była no, takim Wąchockiem, w takim rozumieniu polskim, takim Radomiem, jeszcze mniejsza od Radomia. Po prostu wyspa absolutnie nikomu do niczego niepotrzebna. Była w takim tam miejscu, że też nie miała żadnego strategicznego znaczenia, tak na uboczu, nie miała żadnej rozbudowanej infrastruktury. Ona była w ogóle założona przez spartańskich chyba uchodźców, o ile mnie pamięć nie myli, tam w okolicy, ale to generalnie Sparcie też się nie chciało zaorać tej wyspy.
Była to wysepka rybacka, gdzie sobie po prostu żyli ludzie, w większości staruszkowie, jakieś tam kobiety, też pewnie starsze i dzieci. Taka powiedzielibyśmy wylęgarnia, no wylęgarnia, tak to nazwijmy brzydko, ale generalnie wysepka rybacka. No i kiedy Ateny szykowały się do wojny ze Spartą, tej wojny peloponeskiej, bo to generalnie Ateny wszczęły tą wojnę, po tej nieudanej polityce, jak tam napuszczali na tych Spartan, jacy to Spartanie są niedobrzy i to w sumie my wygraliśmy z Persami, a Spartanie nas chcieli okraść z tej chwały wygrania ze Spartą. Tak, Sparta nas chciała okraść z chwały wygrania ze Spartą. Chciała nas okraść z chwały wygrania z Persami, nie? A to w sumie na nas, dzielnych Ateńczykach, to spoczywała ta cała wygrana. I gdyby to nie my, to sama Sparta by sobie nie poradziła, więc to my jesteśmy ważniejsi, ta wredna Sparta. To jeszcze było dodatkowo podżegnane tym, że Sparta, znaczy, że tam w Sparcie kiedyś była wielka katastrofa, wulkan chyba wybuchł i było trzęsienie ziemi. I bardzo dużo, no były duże straty w ludziach i była rozmowa w Atenach, czy oni powinni wysłać im pomoc humanitarną. Pomoc humanitarna została ostatecznie wysłana, niechętnie, ale została, bo zwolennik, nie pamiętam jak się nazywał ten zwolennik, ale polityczny zwolennik sojuszu ze Spartą wynegocjował to, że musimy być ludźmi i musimy im pomóc, a Spartanie nie do końca wiedzieli, co z tym zrobić, obawiali się, że potem nie zabiorą tego wojska i kazali im spadać. I Ateńczycy, ci, którzy byli przeciwko pomocy Sparty, się obrazili, że się unieśli dumą, nie? Więc generalnie Sparta, no to był jeden z kolejnych strychczków, nie? Ale dążyła do tego, żeby zaognić to starcie. I w ramach realizmu politycznego jest tak, że mamy dwa mocarstwa, czyli tu mamy Spartę, tu mamy Ateny, które są mocne i mamy ziemię pomiędzy nimi, nie? Taką ziemię niczyją. I teraz zarówno Sparty i Ateny, robiąc tą realizm polityczny, wiedzą, że będą tylko dwie strony w obliczu wojny i oni bardzo, albo może wam opowiem to, jak przedstawili to rybakom. Przypłynęli do tego Melos uzbrojonym dużym statkiem. Był chyba jeden, możliwe, że trzy, nieważne. W każdym razie przypłynęli tym potężnym statkiem i poszli do rybaka tej wioski i powiedzieli, że w nadchodzącej wojnie mają się opowiedzieć po stronie Aten. Na co ten starzec odpowiedział: panie, my tu jesteśmy starzy ludzie, rybacy jesteśmy, same tutaj kobiety z dziećmi, nam tutaj nie chcemy żadnej wojaczki. Jeżeli będziecie chcieli zaatakować Spartę, rybka, machniemy nad tą ręką. Możecie nam tutaj rzucać ofiary, na pewno im okażemy łaskę, na pewno ich opatrzymy. Czy wsparcie okażą? Tak samo wsparcie okażą, oni nic nie mają ani do jednych, ani do drugich. Panie, dajcie nam tutaj spokój i ryby dajcie łowić. I wtedy generał ateński im powiedział: nie, albo się zgodzicie i staniecie do wojny po naszej stronie, albo my wracamy na statek, wysiadamy i plądrujemy was wszystkich, wszystkie budynki palimy, mężczyzn zabijamy, a kobiety zapieramy ze sobą. Czyli no, to były trochę inne słowa. Na co ci z Melos mówili, że ale my mamy prawo do samodecydowania o samym sobie. Mamy prawo decydować o tym, kim jesteśmy, bo jesteśmy wolnymi jednostkami. My mamy swoją własną wolę, w związku z tym możemy sami rządzić i decydować o sobie, bo jesteśmy niezależni. A tamten im odparł: tak, jesteście tutaj niezależni. Ale w momencie, kiedy będzie wojna pomiędzy Atenami a Spartą, to wy nie należycie ani do Aten, ani do Sparty. Należycie do sfery niczyjej, czyli tej trzeciej sfery, która jest... Czyli jak wyobrazicie sobie paski, albo wam narysuję może to szybko. Jak macie paski, nie? To mamy jeden pasek, to będzie tutaj Ateny, drugi... Narysujemy łuk. O! To będzie tak. Ten jeden pasek, ten tu, to będą Ateny, to mam narysuję A, a drugi pasek to będzie Sparta, a tu będzie, to wam zakreskuję po prostu. A u góry będzie strefa niczyja, nie? I Ateńczycy, rozumując na takim schemacie, wiedzą, że nie chcą tej wojny, znaczy inaczej, że jeżeli zaatakują Melos i ją przyłączą do siebie, to fizycznie na tym wykresie zbliżą się do Sparty. Natomiast w momencie, w którym Sparta ich przejmie, to oni się zbliżą fizycznie do Aten, czyli będą po prostu, mówiąc z tego rysunkowego na nasze, będą silniejsi. I dlatego Ateny, ci Ateńczycy, którzy tam są na tym statku, ci żołnierze,
mówią im, że oni muszą ich zaatakować, muszą ich zniszczyć. W innym wypadku Sparta może do nich przypłynąć i oni wtedy też zażądają tego samego, nie? Przy czym jeszcze warto zauważyć, że okrucieństwo, które oni wydali temu miastu Melos, bo Melos oczywiście odmówiło, na co spotkała ich guba i oni zginęli wszyscy, tak jak zapowiedział im ten generał spartański. Ważne jest to, że oni tak bardzo brutalnie obeszli się z tym miasteczkiem po to, żeby nadać też komunikat innym miasteczkom, które również chciałyby stawić opór, że bo tu się ta zaczyna tworzyć narracja. Tutaj jesteś albo ze mną, albo jesteś przeciwko nam. Bo chcemy pozbyć się tej ziemi niczyjej i my chcemy ją zniszczyć jak najszybciej się da na naszą korzyść, czyli wchłonąć z tego jak najwięcej jak się da, no bo chcemy się zbliżyć do tej Sparty. Ale nie chcemy też dopuścić do tego, żeby jakikolwiek element z tej ziemi niczyjej przypadł Sparcie, bo wtedy Sparta będzie silniejsza i do tego chcemy ją zniszczyć, póki nie jest jeszcze połączona z tym naszym konkurentem, w tym wypadku Spartą, bo jeżeli się połączy ze Spartą i Sparta stanie się silniejsza, no to wtedy mamy problem, nie? I mniej więcej o to chodzi. Taka logika stoi za tym realizmem politycznym. Takie jest tutaj myślenie. Czyli w realizmie politycznym mamy ustawiony cel, który jest daleko od nas. Czyli w tym momencie jest to, że będziemy chcieli być hegemonem, mamy dwóch dominatorów, spodziewamy się tego starcia w przyszłości i będziemy chcieli go pokonać, nie? I aby to osiągnąć, próbujemy uprzedzić jego kroki i próbujemy zmniejszyć ten dystans ziemi niczyjej. Nie atakujemy bezpośrednio sojuszników Sparty, no bo wtedy zacznie się od razu wojna i tą wojnę możemy przegrać. Budujemy sobie tak jakby tło, budujemy sobie grunt i budujemy sobie fundamenty, nie? Rozumiecie? No i pytanie, czy tak było w tej sytuacji z Ukrainą, Rosją? Nie wiem, nie chcę się na ten temat wypowiadać. Możemy się jedynie zastanowić pod kątem tutaj moralnym jakby prowadzenia polityki, że może jest to skuteczny model prowadzenia właśnie polityki, jest to skuteczny model narracji, no bo widzimy jego efekty, chociaż no Ateny akurat tą wojnę przegrały ze Spartą, ale jest on stosowany i niby za Machiavelliego się uważa za twórcę realizmu politycznego, ale ten realizm polityczny już tutaj jest widoczny w tym schemacie Melos. Tak mówią specjaliści w temacie, filozofowie, którzy się zajmują prawem, no i politolodzy pewnie też, bo politolodzy też się tym zapewne zajmują, ale filozofowie głównie od polityki. Chciałem Wam tu po prostu wskazać na to, że jak mamy te strony, to gdzie jeszcze mamy podział na strony? W demokracji, z głosowaniem. I zauważcie proszę, że w demokracji również bardzo często stosuje się schemat mówiący o tym, że my jesteśmy za, a Wy jesteście przeciw. Aby zawężyć scenę polityczną, to na przykład dwóch partii, które będą spolaryzowane i będą walczyć naprzeciwko siebie. I powodem takich starć jest właśnie to, żeby były te dwie wyraźne strony konfliktu, ale konsekwencją jest tego też to, że próbuje się wyrywać jakiś element tej ziemi niczyjej, czyli tego planktonu trzeciej siły. I teraz pytanie, dlaczego nie chcemy, żeby ta ziemia niczyja właśnie została jako ten tłum, z którego te dwie partie, czy te dwie strony mogą sobie dobierać, a nie chcemy, żeby się utworzyła trzecia siła? No bo w konsekwencji może nam się zrobić tak, jak była wojna na Bałkanach. To mi tata zawsze tłumaczył, że jedna z najokrutniejszych wojen, która tam była, to była właśnie ta na Bałkanach. Z tego powodu, że były trzy siły, to chyba byli Serbowie, Bośnia i Hercegowina i Kosowo. Bo były te trzy siły i te trzy siły były w miarę zbilansowane, jeżeli chodziło o armię, czyli miały równą siłę i tworzyła się sytuacja niefajna, bo jeżeli jedna zaczynała mieć przewagę, to te dwie grupowały się ze sobą i napadały na tą, która miała siłę, aż doszło do obrócenia sił i wtedy tamte znowu zaczynały na siebie napadać. Generalnie tworzy nam się sytuacja tutaj, jak to się ładnie mówi, niestabilna, sytuacja jest zdestabilizowana. Boże, o półkach Wam mówiłem, że... A, nieoznaczona, nie jesteśmy w stanie oznaczyć sił, jak działają i dlatego takie wojny są po prostu okrutne. Akurat ta na Bałkanach była bardzo okrutną wojną. Na pewno każdemu trzeba by było jej oszczędzić, w ogóle każda wojna jest okrutna. Ale w tym wypadku, jeżeli mówimy o polityce i takim betonowaniu, tak to się mówi potocznie, sceny politycznej,
to myślę, że też możemy mówić o realizmie politycznym, tylko w wypadku no, demokracji tradycyjnej. Pytanie, czy ten realizm jest dobry, czy jest zły? No po prostu istnieje, jest pewnym narzędziem do narracji. Moim zdaniem takie zawężanie tych stron godzi w te interesy o samodzielności, czyli tego, że każdy ma prawo do podejmowania własnych decyzji, decydowania samym o sobie, o swoim istnieniu, tak jak to robili ci rybacy na tym Melos, tak jak odpowiedział ten szef tej wioski. Przerzucając na standardy tutaj nasze europejskie, już naszego dzisiejszego świata, mógłbym odpowiedzieć, że nie chciałbym żyć w takim, znaczy swoją drogą, żebym nie chciał żyć w takim świecie, ale jeżeli by partia jakaś polityczna, inaczej, że partie, które uprawiają taki realizm polityczny, w takim właśnie nawet bardzo ostrym wydaniu, moim zdaniem powinny być odrzucone w ogóle od rozmów demokratycznych, bo to nie jest, bo w tym wypadku bym nie mówił o demokracji, albo może jeszcze inaczej, bo się trochę zagmatwałem. Jest to demokracja, której bym nie chciał popierać. Jest to demokracja moim zdaniem wadliwa, jest to demokracja szkodliwa, której bliżej właśnie do tego realizmu, który jest brutalny, do takiej brutalnej demokracji. Czasem no, trzeba podejmować ważne kroki, czasami takie rozłam tej sceny jest ważny, ale dużo ważniejsze jest to, żeby uszanować te stronnictwa do samodecydowania o sobie, żeby ograniczyć ten wpływ tego planktonu, żeby ktoś się stał przydnóżkiem dla kogoś. Powinniśmy raczej wspierać takie myślenie, no, żebyśmy byli równi, nie? A nie tego, że jeden jest dużo silniejszy od drugiego i może dyktować warunki, co jest trochę utopijne, wiem. W kontekście natomiast tutaj tych rozmów politycznych i tego realizmu w polityce, to w ogóle możemy się zastanowić, bo jeżeli mamy tą ziemię niczyją i mamy jedną stronę za, drugą przeciw, czyli no już zostańmy, Ateńczyków i Spartan rozmawiają w polskim Sejmie i tych, którzy są niczyi, czyli przedstawicieli Melos, no to proszę Państwa, co się dzieje, to jak Ateny będą dyskutowały o swoich pomysłach ze Spartą? No, manipulując tylko i wyłącznie po ziemi niczyjej, bo jeżeli by chcieli przekonać kogoś ze Stowarzystwa Sparty, to musieliby go no, przekonać do tego, żeby porzucił poglądy i się nawrócił na nich. A podobny efekt możemy uzyskać po prostu przez to, jeżeli kogoś weźmiemy z ziemi niczyjej i tu proszę też zobaczyć, bo to nie jest tak, że bierzemy kogoś z ziemi niczyjej, ale my go też zabieramy od potencjalnie tego, żeby poszedł do Sparty, nie? A wtedy w tym wypadku, jak tamci będą niezdecydowani, no to i tak na mnie zagrożą, bo będzie ważniejsze nasze stronnictwo, czyli minimalizujemy trochę ten margines błędu. Chcę wam po prostu powiedzieć, że przy takim realizmie politycznym te dwie partie, które się będą ze sobą ścierać, nieważne jak się będą nazywały, nie muszą toczyć dyskursu ze sobą, nie muszą toczyć dyskursu z wyborcami. Jedyne, co ich będzie interesowało, to tylko ci, którzy są niezdecydowani i którzy są po tej stronie no właśnie niezdecydowany, którzy są Melos, którzy są Bogu Ducha winni i będą próbowali im zaszkodzić albo na zasadzie przyłączasz się do nas, albo my tobie tak zaszkodzimy, że już nie będziesz w stanie pójść na te wybory i zostaniesz odrzucony. W nawiązaniu wtedy do moich tutaj wywodów związanych z tym prawem wyborczym, możemy powiedzieć, że w tym wypadku możemy myśleć nad tym, żebyśmy ograniczali prawa wyborcze o tyle, ile opozycjonistom byłby problem, no bo oni są naszymi bezpośrednimi przeciwnikami i będą krzyczeć, to my wtedy te ruchy związane z ograniczeniem głosowania będziemy stosować właśnie na tej ziemi niczyjej, tych, którzy są niezdecydowani, bo z racji tego, że są niezdecydowani, to ta nasza druga strona też niekoniecznie będzie mogła się... Niekoniecznie będzie chciała się za nimi stawić, bo jeżeli on nie jest ani za nami, ani za nimi, to nawet mimo tego, że zostanie zaatakowany i my mu pomożemy, to możemy nie mieć zagwarantowane, że on nam pomoże. Może tak to nazwijmy, tak? Nie wiem, czy do końca zrozumieliście. Chodzi po prostu o to, że jeżeli atakujesz osobę, która jest neutralna i ty jej pomożesz, to nie spowoduje, że ona automatycznie, ona z konieczności nie będzie musiała stanąć po twojej stronie. Będzie mogła mieć zachowany wolny wybór do tego, żeby dalej chcieć być neutralną. A my w tym wypadku byśmy byli stratni, bo też powinniśmy środki temu, żeby tej osobie pomóc, nie? Ale tu wciąż rozważamy przy realizmie politycznym. No nie wiem, wydaje mi się, że realizm polityczny jest silną doktryną, jest dosyć intuicyjny właśnie, jeżeli chcemy prowadzić taką bardzo racjonalną politykę, jeżeli nam zależy na tym osiąganiu celów i na skuteczności. Ale moim zdaniem polityka i tutaj prowadzenie państw, czy decyzji, czy demokracja nie powinna się skupiać tylko i wyłącznie na skuteczności podejmowania decyzji. Nie powinna też się opierać tylko i wyłącznie na
na racjonalności, ale też na pewnej empatii, czyli inteligencji emocjonalnej, troszkę bardziej właśnie takiej no, nieopisywalnej. Powinna mieć ten charakter irracjonalny w postaci wczuwania się w interesy drugiej strony, no i odpowiadania za nie. Już tutaj jeszcze na marginesie na koniec powiem, że z drugiej strony mówię tutaj o takim, że realizm polityczny jest bardzo racjonalny, czyli tutaj takich osiągania i podejmowania konkretnych kroków, a z drugiej strony mamy organy, jak na przykład no, to mi wuj podrzucił materiał na przykład wypowiedzi sędziów na temat tych osób transpłciowych, jakie są zadawane pytania do sędzi. I to jest niesamowite, że zadajesz pytanie sędziowi, sędzinie, czy tam no, osobie zajmującej stanowisko sędziego, może tak powiem, sędziemu, o, zadajesz mu pytanie, czy tam w tym wypadku jej, bo to była kobieta, i nie odpowiada na to pytanie, tylko zaczyna się pulwersować i krzyczeć o tym, że to, że zaczynasz nękać osoby transpłciowe. No, przepraszam, akurat jeżeli rozmawiamy o konkretach i rozmawiamy o konkretnych rzeczach, że się pojawia konkretne pytanie, no to powinniśmy się skupić na konkretach, czyli powinniśmy się kierować właśnie takim realizmem politycznym, taką skrajną racjonalnością, ale powinna być pewna wrażliwość podejścia do tematu i na przykład tego, że no bo nie ma nic złego na przykład zapytania tego, czy osoba transpłciowa może zajść w ciążę, czy nie. Ale samego tego faktu, że ktoś zadał to pytanie, nie znaczy od razu, że jest transfobem. Może chce się dokształcić. A w tym wypadku, z tego co widzę, przynajmniej na Zachodzie, my w pierwszej kolejności bardzo lubimy krzyczeć. Krzyczeć, bo może właśnie dlatego, że się nauczyliśmy trochę schematu od realizmu politycznego i czujemy, że jak ktoś nam zadaje to pytanie i my nie odpowiemy tak, jak ta osoba przewiduje, że odpowiemy, no to zostaniemy wyrzuceni, to zostaniemy zjedzeni. Zostaniemy zgnieceni przez tą stronę, bo ta druga strona niekoniecznie musi się do nas odezwać, bo na przykład chcielibyśmy, żeby ta druga strona po nas sięgnęła. To tyle. Może trochę pogmatwałem ten wywód, ale mam nadzieję, że wyciągnęliście jakieś lekcje, że trochę was skłoniłem do przemyśleń. Macie oczywiście prawo, zachęcam do pisania komentarzy, do zabrania głosu, do poprawiania mnie, polecania literatury, wszystko co jest tylko możliwe. Bardzo lubię komentarze, lubię z wami pisać i lubię się też dokształcać. Jeszcze na koniec mogę powiedzieć, że jeszcze z tych samych nadrobiłem w końcu ten materiał z przesłuchania tej pani od Pfizera. I też było niesamowite, jak to była przez Komisję Europejską, też było niesamowite, jak kręciła dookoła, aby nie odpowiedzieć na pytanie tak lub nie. A pytanie było proste, czy Pfizer prowadząc badania miał dokumentację? Jeżeli tak, to czy może ją udostępnić, a jeżeli nie, no to nie. I też odkrywała dookoła, że to jakieś pusto znaczące jak prędkość nauki. To jest niesamowite, nie? Ale to mam wrażenie, że to są właśnie ludzie wpadają na takie pomysły, kiedy są przyparci do muru. Bo ja też często jestem irracjonalny, jeżeli czuję, że tak bardzo mocno mi grunt zapadł, ja nie widzę rozwiązania, nie zdążę się uspokoić, nie? A właśnie takiemu przyparciu do muru służy ten realizm polityczny, dlatego nie jestem jego zwolennikiem, nawet jeżeli o niego pytam, nawet jeżeli o to pytam i pytam, czy ktoś się ten rozumuje. Po prostu jak widzę problem, to ja zastanawiam się nad tym, czy istnieje jakaś metoda obrony przed tym problemem, czy tego jak wszyscy ten... Jak wszyscy skaczą na tego jednego, to ja się zastanawiam, czy jak ta strona może się bronić i czy ewentualnie te środki obrony, jakie są, będą skuteczne. No, moim zdaniem tak powinno być. Zawsze tak się powinno analizować problemy. No nic, i tak już trochę przedłużyłem, odbiegłem od tematu. Mam nadzieję, że coś wyciągnęliście z tego materiału. Jest strasznie ciepło, ciepło to swoją drogą, ale jest ciemno. Przepraszam was serdecznie. Jeszcze raz dziękuję wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.